Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na informacje dnia. Senat zajmuje się dziś forsowaną przez PiS ustawą o ochronie zwierząt. Rząd ugina się pod presją i chce poprawiać projekt. Zrobił krok do tyłu, jednak zbyt mały, by przekonać rolników. Przeciwko ustawie jest Senacka Komisja Rolnictwa, w której większość ma obóz władzy. Rząd wycofał się z niektórych zapisów ustawy o ochronie zwierząt. Powstanie specjalnej państwowej inspekcji ochrony zwierząt ma uniemożliwić wchodzenie na prywatne posesje organizacjom prozwierzęcym. Dodatkowo dopuszczony zostanie ubój rytualny drobiu. Rząd najwyraźniej wycofuje się ze swoich poprzednich pomysłów, co samo w sobie już świadczy o tym, że ona była nieprzemyślana. Poprawki zgłoszone przez wicemarszałka z PiSu Marka Pęka, a wcześniej przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego, to wciąż mało, by przekonać Senacką Komisję Rolnictwa. Kto jest za odrzuceniem ustawy? Senacka Komisja Rolnictwa, w której większość ma PiS, chciała odrzucenia w całości projektu ustawy o ochronie zwierząt. Ten sprzeciw dziś w trakcie posiedzenia Senatu uzasadniał Jerzy Chruścikowski. Nas na komisji wczoraj zburzyło, że jak to jest możliwe, że poszliście państwo na ustępstwo i zgodziliście się, że drób może być z uboju roślinnego i nie ma problemu do eksportowania, natomiast nie zgodziliście się państwo na to, żeby wprowadzić również możliwość uboju bydła. Ustawa, jaka przeszła przez Sejm, ma poważne błędy, mówi senator Marek Borowski. Ta ustawa, gdyby weszła w takiej postaci, w jakiej jest w tej chwili, to ona przewidywała, że zakaz uboju religijnego wejdzie w życie 30 dni po jej opublikowaniu. Senat oczekuje od rządu realizacji postulatu o rekompensatach. Z drugiej strony takie rekompensaty w przypadku uboju rytualnego bydła nie byłyby potrzebne, gdyby branża nie została zamknięta. Naciskają na to niektórzy senatorowie z PiS-u, sprzeciwiają się też rocznemu vacatio legis. Jeżeli ktoś zaczyna produkcję bydła, to jest okres zacielenia 9 miesięcy i prawie 2 lata. Powinno być co najmniej 3 lata, żeby mógł to bydło, które jest zaplanowane, które ma sprzedać i nie ponosić kosztów. A czego mu się wprowadza tylko rok? Twarde warunki wewnątrz koalicji senackiej, w której większość ma Koalicja Obywatelska, postawili senatorowie PSL-u. Chcą wydłużenia vacatio legis i odejścia od zakazu uboju rytualnego. Rolnicy nie dają za wygraną. Podczas gdy Senat zajmuje się ustawą o ochronie zwierząt, gospodarze protestują na ulicach Warszawy. Rolnicy rozpoczęli strajk w Warszawie. Wśród protestujących AgroUnia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Naszym jedynym postulatem jest to, żebyście w całości odeszli od piątki dla tej pseudopiątki dla zwierząt, bo tak to trzeba nazwać. Mówią, że... Do Warszawy zjechali nie tylko rolnicy, którzy zostaną dotknięci nowymi przepisami, ale także ci, których ustawa nie dotknie bezpośrednio. Jak mówią, to wyraz solidarności i obawa o to, co rząd wprowadzi dalej. Nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda twierdzi, że rozmawia z rolnikami. Na te słowa odpowiedział Szczepan Wójcik, hodowca zwierząt futerkowych. Nie, panie Grzegorzu Puda, nie próbujecie rozmawiać z rolnikami. Stawiacie rolników pod ścianą, kompletnie nie licząc się z ich zdaniem. Próbujecie ich wywłaszczyć, kompletnie nie zabezpieczając ich interesów. Proszę nie mydlić oczu. Proszę mieć odwagę spotkać się z nami. Protesty rolników odbywają się przed Sejmem, Senatem, siedzibą resortu rolnictwa i kancelarią premiera. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi nie Unii Europejskiej. Jak zapowiedział, wszelkie próby nacisku na polski rząd przy okazji negocjacji budżetowych spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem. W wywiadzie dla jednego z dzienników wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o relacjach Polski z Unią Europejską. Jak zaznaczył, mamy do czynienia z próbą odebrania nam suwerenności.
Dziś instytucje Unii Europejskiej i jej przeróżni urzędnicy, jacyś politycy, których Polacy nigdy nigdzie nie wybierali, żądają od nas, byśmy zweryfikowali całą naszą kulturę, odrzucili wszystko, co dla nas arcyważne, bo im się tak podoba. W ocenie wicepremiera ideologiczne żądania unijnych urzędników nie opierają się na zapisach traktatów, są więc sprzeczne z polską deklaracją o suwerenności kulturowej podjętej przez Sejm przed wejściem do wspólnoty. Będziemy bronić naszej tożsamości, naszej wolności, suwerenności za wszelką cenę. Nie damy się terroryzować pieniędzmi. Nasza odpowiedź na te działania będzie jasna. Nie. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że wszelkie próby szantażu ze strony europejskich urzędników przy okazji ustalania unijnego budżetu spotkają się z wetem polskiego rządu. Premier będzie dziś rozmawiał z przedstawicielami opozycji na temat strategii walki z epidemią. Spotkanie odbędzie się w formie telekonferencji. Rząd w ostatnich miesiącach już raz sięgnął po współpracę z opozycją przy okazji kryzysu na Białorusi. Teraz chce powtórzyć ten manewr. Do rozmów z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych dojdzie dzisiaj o godzinie 14:30 w formie telekonferencji. Reakcja na kryzys zdrowotny zdecydowanie bardziej dzieli polityków niż sytuacja na Białorusi. Konfederacja nie chce, by rząd walczył z epidemią poprzez ograniczanie gospodarki. Nasza partia się nie zgadza na tego typu eksperymenty. Precz z lockdownem, nigdy więcej lockdown. Wcześniej politycy Konfederacji protestowali przeciwko obostrzeniom w Sejmie i obowiązkowemu zasłanianiu ust i nosa. Do gier czy przepychanek politycznych nie powinno dochodzić, więc apeluję tutaj do przedstawicieli, zwłaszcza jednej partii opozycyjnej, żeby swoje zacietrzewienie odłożyła do szuflady na inne czasy. Premier Mateusz Morawiecki mówi, że do wyborów pozostały 3 lata. Dodaje, że na razie nie ma mowy o całkowitym zamknięciu gospodarki. Z drugiej strony celem jest maksymalna ochrona ludzkiego zdrowia i życia. Potrzebujemy tych restrykcji, potrzebujemy tych zakazów, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi albo doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki. Zamknięcie gospodarki w ocenie rządu oznaczałoby gwałtowny wzrost bezrobocia. W dzisiejszych rozmowach o strategii walki z kryzysem wezmą udział politycy wszystkich opcji. Także Koalicji Obywatelskiej, którzy czekali na oficjalne zaproszenie. My oczywiście weźmiemy udział w tym spotkaniu, ale to jest zdecydowanie za mało. To spotkanie musi być jawne, to spotkanie powinno być transmitowane, bo to nie jest spotkanie dla szefów partii. Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu w sprawie strategii walki z koronawirusem. Podobny wniosek trafił do marszałka Senatu. Do dekoncentracji mediów może dojść na 2 sposoby, potwierdza wicepremier Piotr Gliński. Rząd rozważa zmiany ustawowe, ale też możliwość przejmowania zagranicznego kapitału przez polskie spółki. W The Economist pojawiły się doniesienia o możliwości wykupienia grupy Polska Press przez PKN Orlen. Dekoncentracja mediów miała być jednym z głównych postulatów PiS-u w trakcie planowanej na jesień ofensywy programowej. Być może przez ustawę, być może przez różnego typu zmiany właścicielskie, ale zgodnie z prawem i w sposób cywilizowany. Wicepremier Piotr Gliński nie chciał potwierdzić medialnych doniesień w sprawie Orlenu. Tłumaczył jednak, że nie jest zdrowa sytuacja na polskim rynku medialnym, kiedy polska prasa regionalna jest zdominowana przez niemieckiego właściciela. Tam, gdzie będzie to możliwe, najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media, ale nie sądzę, żeby to było z kolei destrukcyjne czy dla rynku medialnego, że to będzie jakiś monopol drugiej strony. No w tej chwili jest olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem. Polska Press wydaje 20 spośród 24 dzienników regionalnych w Polsce. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dojdzie do zaprzysiężenia nowego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie tydzień temu. Początkowo uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów miała się odbyć w poniedziałek. Jednak tego dnia rano poseł Przemysław Czarnek, który miał zostać powołany na stanowisko ministra edukacji i nauki, poinformował, że ma koronawirusa. Mijają kolejne dni, a Przemysław Czarnek wciąż nie objął stanowiska. Pytany w telewizji publicznej o zaprzysiężenie nowego ministra, rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że należy poczekać na zakończenie jego choroby.
Dodał jednak, że realny termin zaprzysiężenia to przyszły tydzień. W tym tygodniu będzie to raczej niemożliwe. Choćby, jak mówił rzecznik, ze względu na posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, które odbędzie się w czwartek i w piątek. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie Beacie Morawiec. Decyzja nie jest prawomocna. Prokuratura chce postawić kobiecie zarzuty korupcyjne. Wniosek o uchylenie immunitetu krakowskiej sędzi Beacie Morawiec złożyła prokuratura krajowa. Śledczy chcą postawić kobiecie zarzuty naruszenia uprawnień oraz przyjęcia korzyści majątkowej za wydanie korzystnego wyroku. Nie będę wchodził dokładnie w dowody, natomiast stwierdzam, że w odniesieniu do każdego z czynów istnieją nie jeden, nie dwa, ale co najmniej trzy dowody popełnienia czynów. Oświadczył sędzia Izby Dyscyplinarnej Adam Tomczyński, który uchylił immunitet sędzi Beacie Morawiec. Wcześniej jej obrońcy złożyli wniosek o wyłączenie sędziego Tomczyńskiego z postępowania. Wskazywaliśmy tutaj na okoliczności i wypowiedzi przewodniczącego Tomczyńskiego, również na Twitterze, gdzie jednoznacznie identyfikował się z partią polityczną rządzącą. Beata Morawiec nie stawiła się na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej, którą uważa za nielegalną. Tymczasem tutaj jednak na korzyść, że tak nie jest, a właściwie wbrew twierdzeniu, że jest nielegalna, przemawia zasada legalizmu w stanowieniu prawa w Polsce. Te przepisy zostały w sposób należyty uchwalone, opublikowane i weszły w życie. Do tej pory ich zgodność z konstytucją nie została podważona. Decyzja Izby Dyscyplinarnej nie jest prawomocna. Obrońcy Beaty Morawiec zapowiedzieli odwołanie. W trakcie wizyty na Ukrainie prezydent Andrzej Duda uhonorował Annę Walentynowicz. Pomnik legendy Solidarności stanął przed polską ambasadą w Kijowie. Anna Walentynowicz pochodziła z Równego. Dziś to terytorium Ukrainy. Spaja w sobie jako osoba tą wielką wartość, jaką jest przyjaźń polsko-ukraińska, jaką jest nasze współistnienie. Mówił prezydent Andrzej Duda, który w trakcie wizyty na Ukrainie odsłonił pomnik Anny Walentynowicz przed polską ambasadą w Kijowie. To pomnik, który symbolizuje solidarność, podkreślił prezydent. Solidarność Polski z Ukrainą, solidarność Polaków z Ukraińcami, z naszymi braćmi, z naszymi sąsiadami, dla których też chcemy dobrobytu, dla których też chcemy tego, by mieli pełną możliwość samostanowienia o sobie, by mogli wreszcie żyć w pokoju. Andrzej Duda przypomniał o konflikcie we wschodniej Ukrainie. Zwrócił uwagę na aneksję Krymu przez Rosję. Przypomniał też wydarzenia z Polski. Strajk w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej rozpoczął się właśnie dlatego, że zwolniono z pracy słownicową Annę Walentynowicz. Jest w istocie symbolem, śmiało można powiedzieć, ruchu Solidarności. Tą kobietą, która wśród wszystkich tych mężczyzn, którzy wtedy tam byli, była tym elementem wnoszącym kobiecy sposób myślenia o Polsce i polskich sprawach. Prezydent mówił o swoim spotkaniu z Anną Walentynowicz jeszcze wtedy, gdy jako polityk pracował w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z którym także poprzez Solidarność była tak bardzo emocjonalnie związana, a który niemalże czcił panią Annę Walentynowicz właśnie jako symbol polskiej wolności. Anna Walentynowicz zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej. Premier Mateusz Morawiecki powoła pełnomocnika rządu do spraw inicjatywy Trójmorza. Ma on wykonywać swoje zadania w porozumieniu z kancelarią prezydenta. Do zadań pełnomocnika rządu do spraw inicjatywy Trójmorza będzie należała m.in. koordynacja działań w związku z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach inicjatywy Trójmorza, reprezentowanie rządu w stosunkach z innymi państwami w tym zakresie, czy współpraca z przedstawicielami rządów państw wchodzących w skład tej inicjatywy. Pełnomocnik ma działać w porozumieniu z kancelarią prezydenta, a roczny raport ze swojej pracy prezentować Radzie Ministrów. Pełnomocnikiem ma
być sekretarz bądź podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Resort ma zapewnić mu obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową. Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Za tydzień w dniach od 19 do 20 października odbędzie się kolejny szczyt Trójmorza, tym razem w formule wideokonferencji, którą organizuje Estonia. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzić 94. Światowy Dzień Misyjny. W orędziu na tę okazję ojciec święty Franciszek tłumaczy, że trwająca pandemia jest wyzwaniem dla misji Kościoła. W tym roku papieskie orędzie na niedzielę misyjną nosi tytuł „Oto ja, poślij mnie”. Papież podkreśla, że mimo pandemii to hasło jest wciąż aktualne, bo to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Chrystusa, kogo mam posłać. To powołanie, jak pisze papież, pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i śmierć sprawiają, że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości, ale jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i wyzwolenia od zła. W tym kontekście powołanie do misji, zaproszenie do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu na miłość Boga i bliźniego jawi się jako szansa dzielenia się służby wstawiennictwa. Papież pisze, że odczytanie znaków czasu, które niesie pandemia, jest także wyzwaniem dla misji Kościoła. Zwraca jednocześnie uwagę, że niemożność gromadzenia się jako wspólnota Kościoła w celu sprawowania Eucharystii nie jest przeszkodą na drodze powołania misyjnego. Zmuszani do dystansu fizycznego i do pozostawania w domu, jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych, a także wspólnotowej relacji z Bogiem. Sytuacja ta, nie powiększając naszej nieufności i obojętności, powinna skłonić nas do zwrócenia większej uwagi na nasz sposób odnoszenia się do innych. A modlitwa, w której Bóg dotyka i porusza nasze serca, otwiera nas na potrzebę miłości, godności i wolności naszych braci, a także na troskę o całe stworzenie. Papież w orędziu wyraża też wdzięczność Bogu za zaangażowanie, z jakim przeżywany był w całym Kościele październik ubiegłego roku, jako nadzwyczajny miesiąc misyjny. Światowy Dzień Misyjny we wszystkich kościołach i parafiach na całym świecie przeprowadzona zostanie zbiórka na Fundusz Solidarności papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Tą informacją kończymy. Miłego popołudnia z Panem Bogiem.